Cześć, tu Stawek. Pokazuję wam, w jakim stałem miejscu dzisiaj. Powiem wam, że stałem takiego pana. Byłem wczoraj tu na rozładunku. Powiedział mi, że tu mogę stać. Widzimy lekka mrzawka. Strasznie ciemno, a teraz tu, gdzie teraz patrzę, coś mi tu łaziło wczoraj w nocy. Także nie wiem, co to było, ale powiem, że było nieciekawie. Bo jak chciałem umyć ząbki, no to coś po prostu mi tam szurało. Więc nie jest to po prostu sytuacja za ciekawo, jak się śpi w takich miejscach. Rozpoczynamy dzień, rozpoczęcie na tachografie. Wpisz rozpoczęcie, godzina 7:50. Belgia, środa. Dzisiaj nasi grają Polska, Argentyna. Miejmy nadzieję, że nie wiem, czy wygrają, ale że wejdą przynajmniej z grupy. To by było bardzo fajnie. Tak, jedziemy. Palimy wszystko, już się pali. Wszystko. Motor chodzi. Dobra, jedziemy. Mam 19 km do następnego miejsca. Na 8, no trochę się spóźnia. Nie zawsze musi być idealnie. Solamu. Także w tej nocy tu miałem tak ciekawie, bo ta jagodą fajnie tu tak spokojnie się zapowiadało. No jest spokojnie w sumie, tylko że ta jagodą, ta akcja mnie tam trochę przeraziła. Jak ktoś ci kole auta chodzi w nocy, no to nie ma tak ciekawie. Także tu musimy wyjechać. Trzeba patrzeć. Tam jest murek czy przynda, ale przynda, dobra. No tu jest jakiś rolnik, ja nie wiem, co on tu robi, ale jakiś rolnik to jest. Ma jakiś sprzęt, garaż, bo w ogóle tu mają dużo sprzętu, jakieś kurde kombajny, maszyny na pole, wszystko tutaj widzicie, jakieś traktory w środku, przyczepy, tu ma jakieś silosy, także jest ciekawie. Tu ma, tam ma jeszcze fadruma mu stoi, także widać, że chłopy taki bogaty, nie? Kurde, auto, że tydzień temu, że mył auto na myjni i po jednej takiej trasie to zaś niestety, ale trzeba myć. Tak, ja bym musiał tu skręcić w prawo. Jest taki dosyć ostry zakręt. Ja teraz przyczepu, no, że muszę tutaj fajnie nabrać. Ale wiecie co, nie wiem, czy tu kręca. Stoję tu, nie wykręca. Nie, nie wykręca, znaczy nie chcę tam jechać, bo jest ciemno, tam tego nie widzę. Tam jest kurde normalnie krzypo pani. Pojadę sam w lewo, bo tu też nawigacja mi pokazuje i sam to objada. No bo tu mam szerszy wyjazd w lewo właśnie. Dobra. Wiecie jak to jest, no urwać idzie szybko, nie? Potem trzeba kurde płakać. Dobra. No to są takie drogi dojazdowe w tej Belgii, właśnie też takie do tych rolników. Też tu jest właśnie poutwardzane, fajnie, nie ma tutaj, żeby jakoś się... Żeby jakoś było miękko czy coś, to nie idzie tu wszędzie wjechać. No ale są momenty, że tak jak te moje filmy tytułuję trudne wjazdy tirem, no to właśnie są takie trudne wjazdy czasem. No teraz też je, widzicie, jedziemy taką drogą se, no jaką se jedziemy.
No jak będziemy. No jak tam być na 8, ale kurde, ja się nie zdążę chyba na 8. Teraz coś. Kawa z rana jest z mlekiem. Mój przepis na kawę. 3 płaskie łyżki cukru, 2 takie łyżki, łyżeczki takie kawy, takie w miarę porządne, ale nie zaś takie, że tam wszystko wlezie, tylko tak lubię wziąć kawę, tak pełną łyżkę i tak ją poklupać. To jest mój przepis na kawę. No i potem oczywiście jeszcze mleczko dla kotka. O, patrzcie, jaki dobry facet. Kiwak mu cześć, też mi kiwnął. Cześć albo dziękuję. Tu w takich krajach, jak ktoś nie zna języka, bo tutaj jest taki, oni tu w Belgii mają te dwa języki, jak się nie mylę, mogę się oczywiście mylić, ale ten od nich francuski taki i ten flamandzki, czy jakiś tam, nie? To jest taką, nie wiem, jak to powiedzieć, to jest chyba taki, ten flamandzki to jest taki chyba odmiana francuskiego, niemieckiego i jeszcze pomieszane z swoim akcentem chyba. Tak mi się wydaje, bo mogę się mylić. W sumie to poczytam o tym flamandzkim, jak on dokładnie tam wygląda. I kaj występuje w tej Belgii, bo mi się wydaje, że on tutaj, znaczy to jest okolice na mur, to ja nie wiem, czy oni tu jeszcze po francusku, ja tu po francusku gadałem chyba. Nie wiem, zresztą już. Nie wyda się tu mądrze, po jakim oni tu gadają. W każdym razie dąża do tego, że trzeba w takich sytuacjach działać na tak zwane znaki. Czyli ok, to ok, nie ok, to nie ok. Chodź do mnie albo odejdź ode mnie. Tak dam. No teraz musimy na główną drogę wyjechać. Mamy tutaj ruch. Ludzie jadą do roboty, a my do pracy. A jak to było w tym moim urywku właśnie, co tak wciepnął z tego filmu Przyjęcie na 10 osób, jak on tam godo, Maklakiewicz, tam z tym młodym godo, jadą do roboty, a my do pracy. My musimy jechać tu w prawo na tym zakręcie. Koła mi boksują, bo jest tutaj gładko. Znaczy gładko, po deszczu to tak wiecie. Jak jest tandem, to on takie ma właśnie tendencję do takiego czegoś. No chyba nie zostawisz mnie. No pójdźmy jeszcze ty, no hopie. Puszczę to auto. No, nie ma tak się chlupnąć z rana. Halo, cześć Seba! No cześć, co tam masz czas? Rozładunki masz? Rozładunki, tak średnio, ale godej! Nie, nic, tak. A jeszcze... A potrzebujesz coś? Nie, wyjadę. No nie, no gdzie to... Z Włoch się posłali, do Włoch? No. No chłopie, pięknie, co? Aha, rozumiecie. Słuchajcie, teraz zmienia potem, dobra? Dobra, na razie. No, trzymaj się na razie, bo tu mam akcję, wiesz, za chwilę się pójdę. No, na razie, hej. Zadzwonił Sebusz, ten co ze mną tutaj jeździł 2 tygodnie temu, miesiąc temu. Jest w Mediolanie, Mediolanu, AC Milan, Inter Mediola. A my jesteśmy w Belgii.